Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zacząć zarabiać pasywnie na kryptowalutach, czyli w takim uproszczeniu nawet można zarabiać nowe tokeny, nie robiąc nic. I będzie to omówienie pewnej takiej funkcji na giełdzie kryptowalut Binance, czyli tak bez przedłużenia już możemy sobie przejść do komputera. I teraz jeszcze Wam tak na początek wytłumaczę szybko, na czym polega dochód pasywny. Może on na przykład występować w tym momencie, kiedy my wynajmujemy... Komuś jakieś mieszkanie, za to oczywiście my dostaniemy pieniądze. Taka osoba korzysta z naszego mieszkania. Oczywiście musieliśmy na to wydać swoje własne środki, żeby sobie zakupić takie mieszkanie, ale dzięki temu przez jakiś czas, przez dłuższy okres, jeżeli ten nasz potencjalny wynajmujący będzie cały czas przez kilka lat sobie tam właśnie wynajmował u nas to mieszkanie, no to my będziemy otrzymywali za to pieniądze, wynagrodzenie, a nawet nie będziemy musieli robić nic, chociaż oczywiście taki dochód pasywny, w którym my przez cały czas nic nie robimy, tak samo nie istnieje, bo gdy taka osoba, która wynajmuje u nas to mieszkanie, na przykład uzna, że już nie chce z nami przedłużać tej umowy, no to też trzeba coś tam naprawić, więc też no, my możemy poświęcić na to czas lub jakieś tam dodatkowe koszty, żeby zatrudnić właśnie ekipę sprzątającą, ekipę remontującą, ale i tak przez większość czasu na takim dochodzie pasywnym nie będziemy musieli nic robić. I właśnie taki wynajem nieruchomości chciałbym porównać w sumie z taką akurat opcją, jaka jest na giełdzie Binance, czyli Binance Launchpool, ponieważ też tam co jakiś czas po prostu będziemy mogli sobie takie nasze tokeny właśnie przesyłać i dzięki temu Będziemy zarabiali nowe kryptowaluty, które potem będziemy mogli sobie sprzedać lub będziemy mogli robić z nimi zupełnie co chcemy. Ale oczywiście, jeżeli ktoś z Was jeszcze jest osobą początkującą i też nie zna się na kryptowalutach, to przed obejrzeniem tego filmiku tak samo zachęcam Was, żebyście zobaczyli sobie taki dosyć dłuższy poradnik, bo on trwa prawie że godzinę i 20 minut, w którym dokładnie tłumaczyłem, jak działają tak w prostymi słowami, krok po kroku, jak działają kryptowaluty, jak zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, tak samo na giełdzie Binance, jak ktoś też jeszcze nie ma tutaj konta, to też polecam sobie założyć, z tego względu, że jest tutaj taki specjalny bonus 100 dolarów w voucherach tokenowych, ale tak samo tutaj w tym dzisiejszym odcinku się na tym nie skupiamy, ponieważ tutaj właśnie na tym dłuższym filmiku jest dokładne omówienie, co trzeba zrobić, żeby też te bonusy otrzymać, więc jak ktoś po prostu pierwszy raz słyszy o kryptowalutach, a chciałby się dowiedzieć więcej takich podstaw, to tutaj będziecie mieli odpowiedni film dla Was i też go zostawię ewentualnie w linku podanym w opisie. No i teraz przechodzimy sobie na giełdę Binance, przejdziemy sobie też na stronę główną i już Wam tłumaczę tak pokrótce na na czym polegają te specjalne lunchpoole. Tylko sobie jeszcze chwilowo mogę włączyć w sumie tryb ciemny, bo raczej też jestem przyzwyczajony do takiej wersji. No i teraz tak, jeżeli chodzi o konkretną opcję, czym są w ogóle takie lunchpoole, no to teraz tak, jeżeli posiadamy taką specjalną kryptowalutę giełdy Binance lub ewentualnie posiadamy też jakieś stablecoin, które mogą się kwalifikować do takiego specjalnego lunchpoolu, to w tym momencie właśnie będziemy mogli sobie zarabiać takie dodatkowe tokeny projektów, które dopiero wchodzą na giełdę i też są wspierane właśnie przez Giełdę Binance i teraz obecnie jeszcze przez kilka dni, dokładnie przez 5 dni, będzie można sobie farmić taki token ALT. Ja zaraz też powiem na czym ten token będzie polegał, tak pokrótce, oczywiście, ale mamy tutaj po prostu taką informację, że ja sobie przydzieliłem mniej więcej tam 14 BNB, jest to tutaj akurat większa kwota, oraz też ponad 1000 FD USD to są stable stablecoiny, więc tak samo obecna cena właśnie BNB w złotówkach wynosi około 1254 zł. A jeżeli chodzi o token, właśnie tutaj akurat to był FD FDUSD, no to jest to stablecoin, który ma właśnie trzymać wartość jednego dolara. Jak sobie wpiszemy FDUSD, to też mniej więcej nam to wyskoczy, że jest on warty mniej więcej, właśnie te 4 zł i 3 grosze. Więc tutaj akurat tak to mniej więcej wygląda. I teraz tak, jeżeli chodzi oczywiście o te lunchpoole, no to teraz jeżeli ktoś z Was tak samo chce sobie korzystać z takich lunchpooli, no to też na przykład może jeszcze bardziej wykorzystać sobie potencjał zarobkowy, jeżeli chodzi o tą kryptowalutę giełdy Binance, czyli kryptowalutę BNB, ponieważ ja generalnie tutaj jak sobie wejdziemy trochę głębiej, to tak naprawdę te stake'owane BNB nie są konkretnie u mnie właśnie wrzucone w taki specjalny ten lunch pool, bo można sobie tutaj chyba też dostępne trochę tych kryptowalut, ale to są o wiele mniejsze ilości, więc nawet nie jestem pewien, czy mógłbym sobie taką minimalną ilość tutaj wrzucić. Nie, niestety nie od 0,01. Ale tak naprawdę, gdybym teraz sobie podświetlił tutaj te informacje, to zobaczcie, że tak naprawdę większa część tych kryptowalut BNB jest właśnie stajkowana w takim specjalnym akurat BNB Volt. I to jest taka dodatkowa opcja, ponieważ możemy sobie właśnie tutaj trzymać te kryptowaluty na giełdzie Binance i otrzymujemy dodatkowo, ja to tak zawsze nazywam generalnie kryptolokaty, dodatkowe procenty z tego, że trzymam jako Jakąś akurat kryptowoltę, więc jakbyśmy teraz sobie przeszli, oczywiście, w zakładkę Earn i wybierzemy sobie teraz właśnie tą kryptowoltę BNB, to widzicie, że jest taka opcja właśnie BNB Volt, i dzięki temu po pierwsze dostajemy dodatkowo właśnie 0,38% w skali roku. To jest oczywiście taki szacunkowy API, który może się zmieniać, oraz też właśnie możemy sobie to połączyć i od razu jakby Simple Earn oraz właśnie tutaj BNB Volt kwalifikuje się do tego, aby oczywiście otrzymywać sobie te nagrody w tym lunch poolu. Jak widzicie tutaj, Akurat, jeżeli chodzi o simple earn, to akurat w tym wypadku będziemy mieli zablokowane te środki na określoną ilość czasu. Więc zobaczcie, że tutaj, akurat, minimalną kwotą blokady jest to około 30 dni, a maksymalną 120, i wtedy też akurat te. Procenty, ten szacunkowy APR się zmienia, bo jest troszeczkę większy, jeżeli byśmy sobie zablokowali te kryptowaluty właśnie na 120 dni. Dlatego ja też po prostu to sobie łączę tak, w taki sposób, że jeżeli nie ma jakiegoś takiego specjalnego launchpula, czyli właśnie takiej sytuacji, że możemy sobie, jeżeli posiadamy te stablecoiny lub kryptowaluty BNB, otrzymywać sobie tokeny różnych nowych projektów, no to przesyłam sobie te moje kryptowaluty BNB na jakiś zewnętrzny portfel z tego względu, że po prostu dbam o to moje bezpieczeństwo w razie, jakby na przykład coś się z tą giełdą stało, to mógłbym nie odzyskać tych tokenów. Oczywiście generalnie giełda Binance jest największą giełdą kryptowalut na świecie, więc jest tutaj najmniejsze prawdopodobieństwo, że ona przestanie być wypłacalna czy coś takiego, ale raczej tak właśnie większość osób i każdy w sumie tak mówi, że najlepiej w ogóle jeżeli chodzi o inwestowanie długoterminowe w jakieś kryptowaluty, to większą część swoich środków lepiej trzymać na jakichś zewnętrznych portfelach typu Metamask, Trust Wallet, a nawet portfelach sprzętowych, o których też w tym takim podstawowym poradniku dotyczącym właśnie i kupowania kryptowalut i tak dalej. Wspominałem, że nawet można sobie korzystać z takiego Ledgera. Jest to już taki zwykły portfel sprzętowy. Ja o Ledgerze też ogólnie na tym kanale często pieniądze wspominałem, więc tak samo możecie sobie znaleźć filmik pokazujący, jak taki portfel po prostu sobie właśnie skonfigurować, tak, żeby mieć dodatkowe bezpieczeństwo. No i tak naprawdę właśnie dzięki temu, że korzystamy sobie z tego BNB Vault, możemy sobie w każdej chwili tak samo właśnie no te kryptowaluty, jak po prostu jakiś tam launchpool zostanie już przerwany. Dzięki temu możemy sobie następnie tak samo te nasze kryptowaluty wysłać na jakiś zewnętrzny portal, więc mamy takie dodatkowe zabezpieczenie. I teraz tak, właśnie mogę Wam jeszcze opowiedzieć o innych takich launchpoolach, ponieważ teraz na giełdzie Binance jest dosyć często taka sytuacja. Ostatnio był launchpool akurat kryptowaluty Manta. Mi się akurat nie udało sprzedać tej kryptowaluty w idealnym momencie, bo w sumie sprzedawałem ją od razu i token Manta, proszę bardzo, on obecnie wynosi, tutaj akurat lepiej to pokazywać w dolarach w sumie, więc sobie tutaj tylko to zmienię na chwilkę, 2 dolary i mniej więcej 23 centy, jednak ja tutaj automatycznie kiedy po prostu zaraz został listing tej kryptowaluty odpalny niestety sprzedałem sobie tą kryptowalutę za o wiele mniejsze pieniądze, ale tak samo wymieniłem sobie właśnie te takie darmowe kryptowaluty od razu na dodatkowe tokeny giełdy Binance, czyli tokeny BNB, żeby w następnym matchpoolu tak samo mieć o wiele większą alokację i to oczywiście też na tym polega, że jeżeli mamy o wiele większą ilość danej kryptowaluty, możemy otrzymać więcej tych tokenów, więc tutaj akurat też, jeżeli ktoś z Was na przykład by miał 0,1 BNB, no to też nie może liczyć na taką ilość tych tokenów, jaką ja jeżeli mam oczywiście więcej tokenów, tak samo widziałem na różnych grupach, na przykład na telegramie, oficjalnym telegramie giełdy Binance, że tam są też osoby, które mają o wiele więcej też BNB niż ja i wtedy tak samo dostają o wiele większą alokację, więc na tym to też polega i jest to według mnie jedna. To naprawdę bardzo fajna sytuacja, dzięki czemu tak samo token geo Binance oraz inne stablecoiny, generalnie na stablecoinach jest też o wiele mniejsza część tych nagród, bo na przykład w tym obecnym launchpoolu Alt Layer mamy te łączne nagrody dla kryptowaluty, dla stablecoina FDUSD, mniej więcej proszę bardzo 100 milionów alt a tutaj akurat pola BNB jest prawie, że 4 razy większa, więc tutaj akurat jest taka różnica. Ale tak samo no, tutaj w tym przypadku FDUSD też nie ryzykujemy. Oczywiście zawsze jest ryzyko, że jakiś stablecoin straci ten swój PEG, czyli sytuacja, że on nie jest równowartościowo tak samo jak jeden dolar, ale i tak po prostu ta cena się jego nie zmienia, a w przypadku właśnie giełdy Binance i tokena BNB, no jest tutaj szansa, obecnie na przykład ten token BNB w ciągu kilku godzin, 24 godzin on stracił tam 0,15 to się ta, cały czas zmienia, ale można po prostu troszeczkę stracić na tym, a tak samo można zyskać, teoretycznie zobaczcie w przeciągu kilkunastu dni, nawet w ciągu miesiąca ten token i tak mocno tutaj podrósł na swojej wartości, więc dodatkowo taka fajna jest sytuacja, że jeżeli posiadamy, Jakiś token giełdowy, w tym wypadku jest to token giełdy Binance, no to też możemy sobie brać udział w takich dodatkowych launchpulach i nie dość, że właśnie mamy taką sytuację, że możemy liczyć na to, że w przyszłości w ciągu najbliższych kilku lat lub kilku miesięcy właśnie ten token będzie o wiele więcej warty, to też dostajemy te darmowe tokeny, które właśnie albo możemy sobie sprzedawać, albo sobie je zostawiać, lub też ewentualnie właśnie ja to zazwyczaj tak robię, że sobie pomnażam ten mój kapitał w taki sposób, że zamieniam sobie te tokeny danych projektów. Oczywiście jak mi się jakiś taki projekt będzie podobał, to sobie go zostawiam, ale zazwyczaj no właśnie sobie po prostu zamieniam te kryptowaluty na kryptowalutę BNB, dzięki czemu potem w kolejnych launchpoolach też będę mógł o wiele więcej tych tokenów otrzymywać. No i tak samo ta moja inwestycja właśnie w takim można powiedzieć potencjalnym dochodzie pasywnym zaczyna dla nas działać i tak naprawdę no właśnie jak ja już tutaj mam wrzucone te akurat kryptowaluty na przykład FDUSD lub BNB, to tak naprawdę automatycznie tutaj otrzymuje te darmowe tokeny. Potem tak jak mówiłem, pogównywałem to na początku do wynajmu nieruchomości i tak dalej. Będę musiał coś zrobić, bo jeżeli nie będzie takiego nowego lunchpulla, to po prostu te tokeny sobie w ramach takiego bezpieczeństwa przesyłam sobie na moje zewnętrzne portfele i potem jak widzę, że jest jakaś informacja, że nowy launchpool jest tutaj akurat przygotowany na giełdzie Binance, no to dzięki temu sobie znowu przesłałem te tokeny i odpalam je sobie tutaj akurat ja osobiście korzystam z tego BNB Vault i dzięki temu po prostu też mam dodatkowe te procenty bo sobie łączę te takie moje nagrody, jak tutaj też po prostu widzicie. I teraz tak, jeżeli chodzi ogólnie o te poprzednie jeszcze lunchpule, mogę Wam pokazać mniej więcej ile mi się udało na tym zarobić, bo obecnie no, ten alt layer nie jest też w sumie jeszcze listowany na giełdzie, będzie dopiero po pewnym czasie listowany, więc też dopiero za kilka dni dowiemy się ile dokładnie ta cena za ten token będzie wynosić. I teraz jeżeli chodzi o te moje poprzednie alokacje z różnych lunchpulów, to na przykład tutaj, jeżeli chodzi o XAI i AI, to już Wam pokazuję, bo przygotowałem tutaj te moje screeny, ile otrzymałem. Tutaj w przypadku AI otrzymałem właśnie 57 tych tokenów i teraz ta cena, zaraz zobaczymy, ile się ona obecnie kształtuje. Mogę to jeszcze tak łatwiej pokazać Wam w złotówkach w sumie, więc weźmiemy sobie tutaj PLN, wybieramy sobie tak samo kryptowalutę, proszę bardzo, AI i teraz jeżeli chodzi o ten token tutaj, ja chciałem go, jeżeli chodzi o ten launchpool sprzedać na początku na górce, jednak mi się troszeczkę nie udało i niestety, no nie ukrywając, yy, póki co no, trzymam sobie go nadal. Więc tutaj też jest taki przelicznik, mniej więcej mamy, proszę bardzo, 57 tych tokenów, tylko, aha, teraz mi się to nie zmieniło, 57 tokenów, no to jest tak mniej więcej warte 248 zł, więc jest to też i tak w sumie fajny wynik przez to, że tylko przez kilka dni sobie trzymałem tutaj akurat i kryptowalutę BNB i stablecoiny na giełdzie otrzymałem za to te darmowe tokeny, których aktualnie jeszcze nie sprzedałem. Jeżeli chodzi o jego cenę, dopóki no co tak się mniej więcej kształtuje. Generalnie też, akurat na CoinMarketCapie, nie jest to też idealnie widoczne, ile ten token był warty na samym początku. Lepiej to sprawdzać na przykład na giełdzie Binance, ponieważ tam jest dokładnie ta pierwsza cena po tym listingu. I teraz jeszcze z XAI była taka sytuacja, że ja właśnie go sobie sprzedałem od razu po listingu i dokupiłem sobie część tych tokenów, kiedy właśnie ta cena XAI sobie tutaj troszeczkę była mniej warta i potem to sobie ładnie odbiło, a teraz nawet nie śledziłem, ile ten token jest obecnie warty więc możemy sobie to też zobaczyć, chociaż widzę, że on też troszeczkę tutaj spadł, jeżeli chodzi o jego cenę, no ale tak samo po prostu ja sobie jeszcze przez dłuższy czas będę trzymał ten token, no i teraz mniej więcej już wam pokazuję, bo teraz zapomniałem, ile on tam tych tokenów miałem, 83 tokeny, to proszę bardzo, 83 tokeny. Mam nawet prawie, że 300 zł, więc myślę, że to jest akurat taka fajna sytuacja. Oczywiście tak samo jak ja Wam na początku mówiłem, im więcej ma się tokenów kryptowaluty BNB lub stablecoinów, w tym wypadku to było akurat FDUSD bodajże, ale tak samo można było mieć pulę na tytuł usd tak samo dodaną do tego launch pula, ale tak jak mówiłem to się czasami zmienia, bo w momencie właśnie tutaj tego listingu launch pula akurat kryptowoltymanta tak samo było tylko dostępne już FDUSD i BNB, a mamy taką pewność, że na pewno akurat jeżeli chodzi o giełdę Binance no to pula BNB będzie zawsze i wtedy też będzie o wiele większa ilość tych nagrodów w tych całych tokenach. No i tak jak mówiłem tutaj już akurat wybór, czy Wy zostawiacie sobie ten token, czy go sprzedajecie czy go wymieniacie na inną kryptowoltę to już zależy od Was i tak naprawdę Warto się zapoznać z konkretnymi projektami, co one w sobie oferują, i tak dalej. Akurat na giełdzie Binance jest to też fajnie rozwiązane, że mamy tutaj dostęp do ich całego whitepapera oraz strony internetowej. No tutaj są wszystkie te szczegółowe informacje i też po prostu Binance tutaj dokładnie. Ma taki swój własny projekt research i można sobie tutaj mniej więcej poprzeglądać, na czym to wszystko akurat na tej kryptowalucie polega. I tak w skrócie, jeżeli chodzi o ten token, no to jest to ten token z serii Layer 2. To właśnie ten projekt Alt Layer polega na tym, że dostarcza takie specjalne roll które umożliwiają deweloperom aplikacji zdecentralizowanych, tworzenie właśnie takich wysoce skalowalnych aplikacji, właśnie na tych warstwach drugich. I generalnie tak w skrócie, te warstwy drugie polegają na tym, że na przykład na kryptowalucie, Ethereum są o wiele większe prowizje, wyższe prowizje transakcyjne. Na Bitcoinie teraz to jeszcze bardziej są wysokie prowizje transakcyjne. A projekty z serii Layer 2 po prostu dbają o to, aby zwiększać skalowalność danego blockchaina i to generalnie polega na tym, że wtedy no takie różne blockchainy mogą więcej transakcji na minutę przeprowadzać. Na przykład Bitcoin ma o wiele mniejszą ilość tych transakcji, przez co tak samo jest tam o wiele większa prowizja, opłata transakcyjna za wysyłkę. No mniej więcej prowizje transakcyjne kształtują się gdzieś w okolicach 10 dolców za wysył, w ogóle przesył danej kryptowaluty gdzieś na inny portfel, a czasami nawet sięgały po 30 dolców gdzieś tam pod koniec 2023 roku, a w przypadku właśnie tych akurat projektów Layer 2, no to tamte prowizje za przesył są o wiele niższe, przez to, że też te po prostu sieci mogą obsługiwać więcej transakcji, to był taki jeden taki prosty przykład, który myślę, że Wam w jakimś aspekcie wytłumaczył na czym polegają też projekty z serii Layer 2, więc też warto się dokładnie zapoznać, na czym dany projekt, który jest właśnie dodawany do tego lunchpula, będzie polegał, z tego względu, że też akurat można na tym sobie też potencjalnie więcej zarobić, i też tutaj dla Was taka mała informacja, że jeżeli ktoś ma oczywiście przeglądankę Google Chrome, to jeżeli oczywiście ten artykuł danej kryptowaluty jest w angielsku, to też jest łatwa opcja, że po prostu przetłumaczymy sobie tutaj na język polski i też możemy sobie dokładnie przeczytać, na czym ten dany projekt będzie polegał, ale głównie mi chodzi o to, że jeżeli jakiś taki projekt według Was będzie miał potencjalny możliwość takiego wzrostu długoterminowego, to właśnie możemy się w taki sposób wytwanić, że potrzymamy sobie te dane kryptowaluty przez jakiś czas. I tutaj też dla przykładu jakaś osoba akurat w dniu 3 maja 2023 roku pokazywała, jakie projekty właśnie tutaj uzyskiwały te swoje ATH. I tak naprawdę, jeżeli ktoś z Was po prostu by trzymał daną kryptowalutę od razu po właśnie tym lunch poolu, którą otrzymał za darmo, to jeżeli taka osoba by sprzedała taką kryptowalutę w idealnym momencie, to nawet mogłaby pomnożyć swój kapitał razy 700%, w sensie z 700 razy więcej, bo tutaj nie jest stał... to akurat ta informacja podana w procentach i dla przykładu też jest taka fajna strona pokazująca aktualnie jakiś tam projekt po aktualnych cenach no mógł najwięcej zyskać więc teoretycznie jakby ktoś sobie tutaj stake'ował tego memcoina właśnie podczas tego specjalnego launchpoolu to obecnie właśnie no, jeżeli chciałby teraz sprzedać nam kryptowalutę to uzyskałby o 24 razy większą wartość dolarową jeżeli chodzi o sprzedaż tego projektu po konkretnej cenie, po obecnej cenie tak samo na drugim miejscu jest SUI gdzie tam po prostu 10 razy więcej można było sobie teraz obecnie jeżeli byśmy sobie oczywiście sprzedawali te kryptowaluty uzyskać więc decyzja należy do Was bo tutaj też nikt nie zna jakby tej przyszłości związanej z danymi projektami ja póki co czasami jak widzę, że jakiś projekt jest dla mnie interesujący zostawiam go trochę na dłużej a czasami jeżeli osobiście chcę po prostu się skeszować i po prostu powiększyć sobie swoją własną pulę BNB no to od razu sobie wymieniam te tokeny w dniu listingu i dzięki temu potem właśnie mam o wiele większą ilość tych kryptowalut dzięki czemu otrzymuje wtedy w następnych właśnie tych lunch o więcej pieniędzy. Więc tak to mniej więcej na tym tutaj polega. Tak samo jeżeli chodzi o cały ten film, jeżeli ktoś z Was jeszcze po prostu się nie zna na kryptowalutach, albo nawet chciałby zacząć zarabiać w internecie, to polecam Wam się tak samo jeszcze na sam koniec zapoznać z takim specjalnym szkoleniem dotyczącym ogólnego zarabiania przez internet, w którym omawiam wszystkie takie opłacalne i najlepsze metody dotyczące zarabiania przez internet, nie tylko oczywiście na kryptowalutach. I taka mała informacja właśnie do końca tego miesiąca będzie podwyżka tego szkolenia, ze względu na to, że dodaję tam Nowy content bardziej dotyczący zarabiania przez internet w praktyce na każdej z tych metod. Więc jak ktoś z Was po prostu jest też zainteresowany ogólnym zarabianiem przez internet, to jeszcze zostawiam wam link do tego akurat szkolenia. Tam jest też ten film zapowiadający, jak mniej więcej, tutaj będzie polegało to całe to szkolenie, więc też warto się z nim zapoznać, bo tak samo na tym filmie znajdziecie dużo takich ciekawych informacji dotyczących ogólnego zarabiania przez internet, jak do tego wszystkiego podejść, jeśli jesteście osobami początkującymi. No i to już byłby na tle. Tak więc do zobaczenia i mam nadzieję, że ten film. Dzisiejszy wam się spodobał.